Myszka odnośnie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego postanowiłem zbierać podpisy pod taką petycją, bo właśnie za waszych rządów lecz gminy po prostu to jest druga podwyżka i to tak naprawdę to już poszło o 100% do góry. Dlatego zbieraliśmy podpisy. Mogę przedstawić petycję odnośnie właśnie tego wszystkiego, co się udało zrobić nam. Więc petycja w sprawie drastycznej podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Związek Międzygminny GOAP. Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach my niżej podpisani mieszkańcy gminy Czerwonek występujemy przeciwko tak rażącemu niesprawiedliwemu podwyższeniu opłat za wywóz odpadów komunalnych, które obowiązują od stycznia 2021. Zostały nałożone uchwałą uwodzenia Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej z dnia 2 listopada 2020. Jednocześnie wnioskujemy o obniżenie miesięcznej wysokości opłat oraz przedstawienie kosztów ponoszonych przez Związek Międzygminny związanych z tak drastyczną podwyżką opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2021. Wnosimy o przedstawienie konkretnych danych mających wpływ na tak wysoką podwyżkę opłat za gospodarowanie odpadami, jak koszty poniesione przez Związek Międzygminny GOAP na obszarach poszczególnych gmin i miast należących do związku. Określenie, jaka jest wysokość poniesionych kosztów na wywóz odpadów w każdej z nich, a zwłaszcza gminy Czerwonek. Koszty utrzymania wynajmu budynku na siedzibę związku oraz koszty zatrudnienia około 100 pracowników w związku. Prosimy o ustosunkowanie się zastępcy wójta gminy Czerwonek, pana Pawła Glasera, członka zarządu CWM GOAP, jak mógł głosować za terrorystyczną podwyżką dla swoich mieszkańców w gminie Czerwonek. Zwracamy się z wnioskiem o przeprowadzenie gminnego referendum w sprawie wystąpienia gminy Czerwonek ze Związku Międzygminnego GOAP. Może to pozwoli na zaoszczędzenie pieniędzy mieszkańców i mniejszą wysokość opłat za odpady. Zwracając uwagę na fakt, że mamy kilka firm na terenie gminy Czerwonek zajmujących się wywozem odpadów i pobierze mu spalarni śmieci. Że takie właśnie mamy przygotowane pisemko, mamy podwójne podpisy, także myślę, że się do tego rada gminy teraz ustosunkuje. Okay. Dziękuję. Dziękuję.